polecam, Mateusz Kieliszkowski. Siema wszystkim, dzisiaj jesteśmy w Rumi, w hala Mosir, zawody Strongman i pomagamy tej małej wojowniczce, która potrzebuje nowy wózek inwalidzki i tutaj trwa właśnie zbiórka na to wszystko. No i mam nadzieję, że dzisiaj dopniemy tego celu. No. Ja dzisiaj te zawody sędziuję z Dominikiem, także życzę wszystkim miłej zabawy i miłego oglądania. Muzyczka nam pomaga wybić rytmy w oklaskiwaniu, także bardzo fajnie. Start, poszli! Przekładaj rękę. Już widać, że samo podniesienie tej sztangi to jest naprawdę ciężka sprawa. Po razie mamy. Jest drugi. Powtórzenie. DP30 to mi było.
przy początku to wyszedł na prowadzenie. Moje ostatnie powtórzenie, Darku. Kulowiot niedawno na dzisiejszy strofę i górą strofę. Gotowi i start 60 sekund. Po jeden. A widać, że mają formę naprawdę. Po dwa. Idą łeb w łeb. Może też się da sobie radę. Mamy 5, szykuje się najlepszy wynik. Po 5, a więc już mają tyle, co najlepsze kraje się zawodzą. Troszkę w górę i zapiszemy. Jeszcze troszkę, będzie wspaniały wynik. Po 6. 7. 15 sekund, drodzy Państwo, 15 sekund nie wymaga. Proszę po górę, po górę. Zobaczymy, czy będzie lepszy. Jest to się! Brawa! Mamy zwycięzcę! Teraz uwaga, wchodzimy na backstage do szatni. Tu się mogą dziać dziwne różne rzeczy. Chłopaki mogą zażywać jakieś suplementy, coś robić potajemnie, smarować jakieś maści i tak dalej, i tak dalej. Idziemy do nich. Idziemy, idziemy. Jest tutaj dwóch byków, którzy prowadzą. Siema Tomek, bo myśmy się jeszcze nie widzieli. Co się dzieje dzisiaj? 12 do 10. Jak to się zakończy? Jak to się zakończy? Ja to jestem jakby nowicjusz, no, dopiero wchodzę na ciężary. Jaki ty jesteś nowicjusz, jak ty już jesteś mistrz Polski? No. No tak, ale to teraz miałem wagę 40 kg mniej, teraz odrabiam tą wagę powolutku. Także no siła wzrasta, z zawodów na zawody wzrasta, siła nie powiem, że nie wzrasta, ale to dalej jest waga. Teraz ważę chyba 133, a tak to ważyłem 160, wiesz, na mistrzostwa Polski. Także różnica jest, także, ale powoli daję rady. Oskar, ty jak? No coś po joku, coś mi kulono, zakuło, ale chyba... No nie wiem, czy do piątej wyjdę, postaram się do czwartej na pewno dotrwać konkurencji. A to kolano coś... Kuję trochę, zarzuty szło robić, ale jakby były dzisiaj przysiady, to na pewno bym nie wyszedł, bo nie idzie zejść poniżej 90 stopni. Znam to czasem lepiej odpuścić, a tu jest z nami jeszcze trzeci wojownik. Odpaliłeś w końcu, czy nie? Trzecie zawody dzisiaj miałeś odpalić, jak idzie? Powolutku, Kaczor, doczekasz się jeszcze... Miesiąc, dwa, trzy i już będzie dobrze. Tam po punktach widziałem, że odpał jest, ale taki... Powolutku, bo to, słuchaj, no na szybko to wiesz co, wiesz co robi, no. A my powolutku, dobra. Coraz wyżej będzie dobrze. Dobra, później do nich z powrotem zajrzymy. Żyjemy, Rumia żyje! Dalej, ja, twój człowiek
Piąteczki w górę. Wielkie brawa dla niego, proszę Państwa. Dopingujemy, żeby wytrwał jeszcze trochę. Ze mną Grzesiek Szymański, mistrz Polski 2014. Grzechu, co w tym roku? Kurczę, no planów jest kilka. No zobaczymy, jak na razie też troszeczkę gdzieś tam skupiam się na przygotowaniach, ciężkich przygotowaniach, bo chciałbym w tym roku spróbować troszeczkę wrócić na zagraniczne starty. No zobaczymy, jak to się potoczy. Czyli Strongman. Strongman, tak. Ale widziałem, coś tam się chyba szykuje. No i jakieś... MMA! No idę w twoje ślady, no kurde, no co? No gdzieś będę chciał na pewno spróbować gdzieś tam się troszeczkę poobijać. No zobaczymy. Jest to jak gdyby też dla mnie nowość, jakaś przygoda. No myślę, że na pewno skorzystam. Czyli jak się trafi jakiś promotor, który tam będzie ciebie chciał, siebie na gali, może walić drzwiami i oknami, chętnie wystartujesz. Jasne, pewnie, że tak, jak najbardziej. Pomału się przygotowuję, troszeczkę maty, troszeczkę dźwigania, żeby jak gdyby te przyczepy tutaj mięśniowe i kości nie zaczęły boleć. Sam wiesz, jak się odstawi siłownię na bok, to gdzieś tam dokuczliwie te nasze skorzenia odzywają się. Tak. Kogo chcesz wyzwać do walki? No, idziemy to grubo. Bartek, co tam mamy? Kurs kategorii... Oskar Ziołkowski, Jakub Szychowski.
Jarek gotowy? Paweł? I proszę. Jeszcze powtórzamy. Witamy serdecznie, Adamie. Rafał gotowy! Rozpis przed nami. I lecimy. Powtórzenia Rafała Koblarza, 6 powtórzeń. Mamy oficjalne wyniki przed ostatnią konkurencją. No to już praktycznie zwycięzca dzisiejszych zawodów. Tak? 23 punkty. Dziółek, co tam z tą twoją nogą? Dasz radę w zegarze? Coś tam, jak stanę, to pójdę. O, tak no, będzie, nie? To bardzo dobrze. 17, jak nie stanę, to zostanę. Bo goni cię czarny koń tej ja imprezy. Wiem, przyczajony tygrys, pseudonim. Przyczajony tygrys, trzecie miejsce. Odpalił wroty. Jest trzecie miejsce? Jest trzecie miejsce. No to kurwa, brawo. Ale ile mam tam? A ile w czwarte? Darek Wejer ma 12 i ty masz 15, Ziółek ma 17. Wy się bijecie. 23 to już podoba się. Ale wcześniej się piąte. Ci nie zagraża w ogóle. Dobra konkurencja zegar. O oh my god, dobra, dla niego. Trzymanie też miało być niedobra. Dobrze jest, pójdzie. Nie poszedł, są brawa, ile zrobię okrążeń, wielkie brawa, brawa, roczki w górę. Pół okrążenia za nami. I mamy okrążenie. Niecałe półtora okrążenia, proszę państwa. Wielkie brawa. Poszedł! Zachęćmy go brawami, proszę państwa! Proszę państwa, walczy o to podium.
niego, proszę Państwa, Oskar Żółkowski. Dobry Krubia, Woki. Półtorej kółka za nami. Czy dobije do drugiego? Będzie dwa. Będzie. Brawo, wielkie brawa! Górolu, co żeś zrobił?